Wystawa Kadry kreślone piórem zadebiutowała w Kołobrzegu już w 2013 roku. Przez wiele lat prezentowana była w różnych miejscach Polski, a także w Niemczech. Po wielu latach, wernisażach i przebytych kilometrach, dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej powróciła, aby ponownie cieszyć oczy kołobrzeżan. Na wystawie możemy zobaczyć różne gatunki ptaków, których zdjęcia powstały głównie w obrębie województwa zachodniopomorskiego. Wiele w samym Kołobrzegu. Kiedyś, gdy zaczynało mnie to fascynować, bardzo chciałem jeździć w takie kultowe miejsca jak Biebrza, Zatoka Gdańska, ujście Warty. Natomiast dosyć szybko odkryłem, że nasza okolica jest niespotykanym bogactwem. I tak jak w Polsce mamy w tej chwili stwierdzonych 463 gatunki ptaków, to w okolicach Kołobrzegu mamy ich stwierdzonych ponad 200, więc ponad połowę. Autorem zdjęć jest Miłosz Kowalewski, urodzony w Kołobrzegu, z wykształcenia architekt, z zamiłowania fotograf przyrody, ornitolog. Obiektami jego fotograficznych wypraw są ptaki i to im poświęca całe swoje zaangażowanie. Autor opowiedział nam, co w ptakach fascynuje go najbardziej. Walory, powiedzmy, estetyczne i to przecież z czym się stykamy przez całe życie od urodzenia. Śpiew ptaków, który jest nam tak bliski i który zwiastuje różne rzeczy, który kojarzy nam się z porami roku, z życiem, z macierzyństwem, z walką o przetrwanie, a także, jak się okazuje, z niesamowitymi możliwościami. Żeby je sfotografować, to tak naprawdę aparat fotograficzny jest ostatnim narzędziem w całym cyklu. No bo są takie kadry, które ja sobie wcześniej układam w głowie i próbuję zaplanować, a są takie kadry, które bywają spontaniczne i są spotkaniami nieoczekiwanymi. Wystawa będzie czynna codziennie w godzinach otwarcia biblioteki przy ulicy Frankowskiego. Będzie ją można oglądać do końca marca 2022 roku.